Vendar jaz sem ena še, ki je razsedar ali je še ena sa, on bo razsari ali še kje. Prijatelje, imam na ime Aša, imam 22 leta in prijehavam na Woodstock, či tam polen drog, tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć wam o Jezusie, żeby ogłosić w tym miejscu święte imię Jezus. Przyjechałam tu tylko dlatego, że Jezus zmienił moje życie. Jestem Mu za to wdzięczna i chcę, żebyście Wy też mogli tak mieć. Jak miałam 15 lat, próbowałam popełnić samobójstwo. Nienawidziłam swojego życia. Byłam na portalu dla samobójców, który później został zamknięty przez to, że 15-latka zginęła z 30-latkiem. Byłam na portalu dla samobójców, tam się pożegnałam. Potem wbiła mi na chatę policja, przez to, że napisałam, że chcę się pożegnać osobiście. I kiedy wbiła mi na chatę policja, nie było fajnie. Oni w ogóle przez mój telefon dostali się do telefonu babci, ale to nieważne. Potem jak próbowałam się zabić, znalazłam sobie religijną wspólnotę, w której czułam się dobrze, w której znalazłam ludzi, którzy mnie rozumieli, w której czasami było nawet fajnie, w której mogłam pospędzać czas sobie ze znajomymi, z tym, że nie miałam wtedy świętego imienia Jezus. Nie miałam wtedy mocy imienia Jezus w moim życiu. I co chwilę odchodziłam do świata. Odchodziłam do świata, w którym paliłam papierosy. Odchodziłam do świata, w którym przez chwilę zaczęłam brać narkotyki. Odchodziłam do świata, w którym imprezowałam. Bo to mi dało chwilowe poczucie przyjemności. To mi dało chwilowe poczucie szczęścia. Więc ja wiem, gdzie wy żyjecie. Ale potem spotkałam Jezusa. Ponad 10 lat swojego życia spędziłam w religii, a teraz nienawidzę religii, kocham Jezusa. Żygam na religię, bo wiem, co ona zrobiła w moim życiu. Wiem, jak bardzo diabeł mnie oszukiwał. Wiem, z czego teraz wychodzę. Wiem, jak Jezus zmienił moje życie. Przyjaciele, ja wiem, że wy szukacie wolności. Ja wiem, że wy szukacie szczęścia. I wiem, że nigdzie nie znajdziecie tego, czego szukacie. Poza świętym imieniem Jezus. Nigdy nie znajdziecie tego, czego szukacie. Poza siłą z nieba. Nigdy nie znajdziecie tego, czego szukacie. Poza moim królem Jezusem Chrystusem. Nie możesz powiedzieć, bo nie idziesz do nieba. Jesteś narodzony na nowo? Dziękuję. Ja przez moc imienia Jezus uzdrawiam chorych, uwalniam zniewolonych. Przez moc imienia Jezus mogę wskrzeszać zmarłych. I ty też możesz tak mieć. Ja mam szczęście, o którym nigdy nie marzyłam. Ja mam wolność, o której nigdy nie marzyłam. Ja mam życie, o którym nigdy nie marzyłam. Powiedziałam wam, że jak miałam 15 lat, chciałam się zabić. Wziąłam bardzo dużo tabletek. Wtedy Pan Bóg uratował moje życie. Bo pomimo dawki, którą wzięłam, lekarze twierdzili, że będę potrzebować przeszczepu wątroby, a nie stało mi się nic. Ale ja przez to, przez ten moment mojego życia, ja wiem, jak smakuje śmierć. Ja wiem, jak beznadziejna jest śmierć. I poznałam Jezusa jako życie. Nikt nie wciśnie mi już ściemy. Nikt nie powie mi, ktoś, kto jest martwy, że jest żywy. Bo ja wiem, jak wygląda śmierć. Zakochałam się w Jezusie, który jest życiem. Zakochałam się w życiu. Kocham moje życie, bo kocham Jezusa. Gdyby nie On, byłabym skazana na piekło. Gdyby nie On, nie byłabym szczęśliwa ani wolna na tej ziemi. Też Cię kocham, przyjacielu. Życzę Ci nieba. Żeby iść do nieba, przyjaciele, musicie narodzić się na nowo. Nie musicie spełniać żadnych reguł. Nie musicie być ludźmi religijnymi. Musicie narodzić się na nowo. A żeby narodzić się na nowo, musisz oddać swoje życie Jezusowi, naprawdę. Żadnych reguł. To nie jest bez sensu, przyjacielu, bo Bóg jest Bogiem wolności. To jest maksymalnie święte. Absolutnie nie rozumiesz. Podejdź do kogoś z moich przyjaciół, oni ci wytłumaczą.
Ja wiem, że Jezus dał mi życie. Ja wiem, że Jezus dał mi świętość. Ja przez moc imienia Jezus jestem święta. Nie muszę już więcej zasługiwać na niebo. Nie muszę już więcej zasługiwać na to, żeby być dobrym człowiekiem. Nie muszę już więcej zasługiwać, bo przez imię Jezus jestem święta. Stoję pośród was święta. Możecie przybić piątkę świętej osobie. Piona, przyjacielu. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że udzieli wam się namaszczenie. Ja wiem, że w imieniu Jezusa mam życie, a poza Jezusem jest śmierć. Jeżeli myślicie, że jesteście wolni, to diabeł was okłamuje i za to go nienawidzę. Jeżeli myślicie, że jesteście wolni, diabeł prowadza was na smyczy, a wy jeszcze bijecie mu za to brawo. Wy nie wiecie, ludzie, czym jest wolność. Kiedyś myślałam, że jestem wolna, ale to było kłamstwo. Bo ja dopiero teraz doświadczam w moim życiu, czym jest wolność. I że wolność, życie, miłość, szczęście, to wszystko jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Poza Jezusem jest śmierć. Jeżeli myślisz, że możesz żyć bez Jezusa, uświadamiam ci dzisiaj, że żyjesz w kłamstwie. Bo poza Jezusem jest śmierć. Nie ma życia bez imienia Jezus. Jeżeli myślisz, że możesz być szczęśliwym człowiekiem bez Jezusa, to wiem, że diabeł cię okłamuje. Da ci dwie rzeczy, a zabierze 10. Oby tylko. Jeżeli myślisz, że bez Jezusa możesz pójść do nieba, to było, jak rozmawiam z wami, to niektórzy z was mają tak ciekawe teorie na niebo. Niektórzy chcą iść po śmierci do wioski motocyklowej. Inni chcą iść na piwo po śmierci. Inni chcą iść po śmierci do drzewka do domku na drzewie. Ale ja was uświadamiam, że to wszystko jest kłamstwo. Po śmierci jest tylko niebo albo piekło. Nie ma trzeciej drogi. Nie ma innej drogi. Ja wiem to, bo żyję Bogiem, który to powiedział. Ja wiem to, bo doświadczam życia od Jezusa, który umarł za mnie. I przez to, że umarł za mnie, mam prawo żyć. Przez to, że umarł za mnie, ja mam prawo być zdrowa. Przyjmij imię Jezus do swojego życia. Będziesz miał prawo być zdrowy i święty. Przez moc imienia Jezus masz prawo być bogaty. Przez moc imienia Jezus tylko w niebie, przyjacielu. Wszystko, co na tej śmierci, wszystko, co na tej ziemi jest dobre, jest w niebie. Wszystko, co sprawia ci przyjemność, jest w niebie. W piekle jest tylko źle. Diabeł jest tylko zły. Diabeł chce tylko twojej śmierci. Diabeł chce tylko, żebyś zginął. Diabeł chce tylko, żeby cię zniweczyć i poniżyć. Diabeł nie chce niczego więcej. A Bóg jest tylko dobry. Bóg chce twojego szczęścia. Bóg chce być dla ciebie dobrym ojcem. Ale nie ma płaszczyzny, żeby cię kochać, dopóki nie oddasz swojego życia Jezusowi. Bóg nie może cię kochać, dopóki na maksa nie oddasz się Jezusowi. Przyjaciele, nie dajcie się okłamać diabłu. Nie dajcie się okłamać diabłu. Ja proponuję wam życie, które sama mam. Jeżeli chcesz mieć życie, podejdź, razem się pomodlimy, narodzisz się na nowo. Jeżeli już poznałeś Jezusa, masz prawo do zdrowia. Jeżeli jesteś chory, podejdź, uzdrowię cię. Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, podejdź, sprawdź mnie, uzdrowię cię. Przez moc imienia Jezus. Ojcze, ja ustanawiam na tym miejscu twoje całe plany i dążenia. Ojcze, ja nie mam zgody na syf, który tutaj panuje. Ojcze, ja nie mam zgody na panowanie diabła w życiu tych ludzi. Ja ogłaszam, że ci ludzie będą rodzić się na nowo. W imieniu Jezusa, amen.